Szczęść Boże. Szczęść Boże. Witam księdza biskupa w kolejnym odcinku Biskup też człowiek i Was również. Przedstawiam Wam biskup Wiesław Śmigiel, biskup diecezjalny toruński. Jesteśmy w Toruniu, witamy. Szczęść Boże, bardzo się cieszę, że mogę gościć w Toruniu. I ja i wszyscy widzowie bardzo dziękujemy za tę gościnę właśnie w Toruniu. Z tyłu Kopernik. Pierników nie mamy. Miałam zadać to pytanie na sam koniec, ale jakoś tak mi się nasunęło w tej chwili. Czy naprawdę w każdym wywiadzie od 5 lat księdza biskupa pytają o te pierniki? Może nie w każdym, ale w większości. A lubi je ksiądz biskup naprawdę? Lubię, tak. Nie znudziły się? Nie znudziły się, one się nie nudzą. One są tak zrobione i to nie jest kodowanie produktu. One są tak zrobione, że naprawdę nie są ani za słodkie, ani nie są gorzkie, a rano do kawy są wspaniałe. No i tak, jeżeli już ten Toruń, to dzisiaj taka wyjątkowa data, 10 listopada spotykamy się z Wami. Jutro jest podwójne księdza biskupa święto w Toruniu, no bo jutro 5. rocznica tego, jak został ksiądz biskup nominowany. Czy ten, akurat, że ta nominacja przyszła do Torunia tego 11 listopada, to miało znaczenie, czy zupełnie nie pokojarzył ksiądz biskup wtedy faktów? Nie, pokojarzyłem oczywiście. To zresztą była taka sytuacja, że zostało to ogłoszone, to była sobota, o godzinie 12. I ja wówczas byłem, dokładnie to pamiętam, w Sierakowicach. To jest miejscowość i parafia na terenie diecezji pylplińskiej. I w tej parafii się modliłem razem z Kaszubami i wiedziałem, o 12 zaczynała się msza święta. Więc ja już wiedziałem, że to będzie. Też o tym powiedziałem i potem razem się modliliśmy, takich szmerów trochę powstał, trochę widziałem, że było komentarzy, ale wspólnie pomodliliśmy się, dotrwaliśmy do końca. To było ogłoszenie. To było oficjalne ogłoszenie. Potem jest jeszcze druga data ważna, to jest oficjalne przejęcie urzędu, kanoniczne przejęcie urzędu, no i ingres oczywiście. No ale to oficjalne przejęcie urzędu to też chyba była bardzo ważna data, bo to, jak dobrze kojarzę, 8 grudnia? Tak, 8 grudnia. No to tak. Jak z tym niepokalanym poczęciem? Kiedy się Maria niepokalanie poczęła w sercu księdza biskupa? Ile ksiądz biskup miał lat? Tak trochę pytam przewrotnie, prawda? Kiedy ksiądz biskup pokochał Maryję? Ja myślę, że pokochałem od momentu chrztu świętego, chociaż nie jestem tego świadomy, nie jestem w stanie sobie tego przypomnieć. Ale w życiu mojej rodziny i mojej parafii również, bo moja rodzina była związana z życiem parafialnym, Maryja była zawsze obecna i dla mnie to było zupełnie naturalne, że to jest mama, że to jest ta, która się mną opiekuje. A zresztą wiem o tym od mojej mamy. Co prawda ona mi o tym powiedziała dopiero po moich święceniach kapłańskich, że kiedy byłem dość poważnie chory i moja mama martwiła się, czy ja będę zdrowy, czy uda się wyprowadzić mnie z tej choroby, to wówczas powierzyłem je Matce Bożej i powiedziała: Matko Boże, ratuj go, a jeśli go uratujesz, to zrób z nim, co będziesz chciała. To zrobiła. I to chyba takie potwierdzenie, ten 8 grudnia. Tak, potwierdzenie. To oczywiście ktoś może powiedzieć absolutny zbieg okoliczności, ale my wiemy, że w sprawach Bożych nie ma zbiegów okoliczności. Ja pamiętam, jak nagrywaliśmy z biskupem w Kaliszu, z biskupem Paulinem, pomocniczym biskupem w Kaliszu, to on mówi, że też 8 grudnia, gdzieś tam było blisko, ale mówi po nagraniu, mówi: Pani Patrycjo, ja to chyba rzeczywiście 8 grudnia nawet podanie do Paulinów złożyłem. No, więc pewne rzeczy gdzieś ktoś powie, że przypadki, ale to nie są przypadki. Ciężko nie zrzucać to na przypadki. To prawda. Ale jak już mówimy o nieprzypadkach, to ten 11 listopada, Święto Niepodległości. A słowo niepodległość jest teraz tak różnie odbierane. Czym jest słowo niepodległość, samo to hasło niepodległość w życiu księdza biskupa? Dla mnie niepodległość to wolność. To wolna ojczyzna, wolność wewnętrzna też i patriotyzm. Tak ja to, gdybym miał hasłowo od razu odpowiedzieć, z czym kojarzy mi się niepodległość i jak ja ją przeżywam. Ja przeżywam właśnie w takim duchu miłości do ojczyzny, patriotyzmu,
szacunku dla historii, ale też i szacunku dla tych ludzi, którzy dzisiaj ojczyznę tworzą. I niepodległość kojarzy mi się z wolnością. Tą zewnętrzną, ale też taką wewnętrzną, bo w ojczyźnie pojęte jako dom każdy jest wolny. Wolność nie jest hołdowaniem, to nie jest swawolą, to też... Bo... Absolutnie, to nie o tym myślę, tylko o tym, że ja się tu czuję wolny. Mhm. W tym sensie, że oczywiście są zasady, które trzeba respektować. Trzeba troszczyć się o drugiego człowieka, trzeba mieć odpowiednią relację do Pana Boga i do pewnych powinności, które wynikają z troski o ojczyznę. Ale mimo to ja jestem absolutnie wolny w mojej ojczyźnie. I jutro będzie ksiądz biskup świętował? Jutro będę świętował. Jest taka tradycja, co prawda ona trwa od momentu mojego przyjścia tutaj do Torunia. Idę do kościoła garnizonowego, do kościoła świętej Katarzyny i tam razem z władzami miasta, z mieszkańcami, ale też i z przedstawicielami województwa modlimy się. Jest msza święta w intencji ojczyzny. A mama? Bo dużo się nasłuchałam na temat księdza biskupa mamy i zaraz zapytam o rzecz mniej poważną, ale jaki udział mama, pewnie jeszcze tato, mieli w tym, że ten młody Wiesiu no, poszedł do seminarium? Jak to było? To był udział bardzo dyskretny. Ponieważ ja nigdy w domu nie słyszałem żadnego przynaglenia, ani nawet nie słyszałem takiej zachęty wprost do tego, żeby wybrać kapłaństwo. Ale moja mama dbała o to, żebym ja był ministrantem. No, ułatwiała mi to, podpowiadała mi to. Więc ja byłem ministrantem, byłem lektorem. Mama pozwalała mi jeździć na oazy, na rekolekcje dla ministrantów. I myślę, że to była moja droga, właśnie moja droga powołania taka. Przez spotkania z różnymi księżmi. Ja miałem wielkie szczęście, że w swoim życiu spotykałem dobrych księży. Takich, którzy dla mnie byli przykładem. Oczywiście oni zachowywali pewien dystans, bo ja byłem bardzo młodym człowiekiem, byłem chłopcem. Ale dla mnie oni byli dobrzy, oni byli mądrzy. Oni sporo organizowali dla nas różnych spotkań, wyjazdów, pielgrzymek. I ja z tego korzystałem. Mnóstwo chłopców jest ministrantami, wielu chłopców i dziewczyny przecież jeżdżą na oazy, na różne spotkania. No nie każdy trafia do seminarium, bo byście się nie pomieścili, więc kiedy to się wydarzyło? Ja bym bardzo chciał, żebyśmy się nie mieścili w seminarium w Toruniu, szczególnie teraz, kiedy tak potrzebujemy świętych i dobrych księży. I mi jest trudno wskazać jakiś jeden moment, kiedy to powołanie się pojawiło. Po prostu ono we mnie kiełkowało. Ja na początku taka myśl gdzieś tam się pojawiała, pragnienie wewnętrzne, ale ja to długo odrzucałem. Uznałem, że to nie jest droga dla mnie. Wydawało mi się to nieatrakcyjne. Tak po świecku. Ale ta myśl ciągle gdzieś tam, to pragnienie było we mnie. I przyszedł w szkole średniej, już w klasie maturalnej, przyszedł taki moment, kiedy ja musiałem podjąć decyzję. I wówczas ten głos powołania, właściwie takie wewnętrzne przekonanie, już było tak silne, że ja powiedziałem sobie, spróbuję. Ja szedłem do seminarium na próbę. Ja chciałem sprawdzić. I kiedy przyszedłem do seminarium, ja kończyłem seminarium duchowne w Pelplinie. To jest seminarium, które mieści się w historycznym klasztorze ojców cystersów. Więc te mury są takie potężne, te budynki są surowe. Mój pierwszy kontakt z seminarium w Pelplinie to dla mnie był przerażający. Uciekać. Ja myślałem, że wchodzę do więzienia. Ja byłem... Może teraz tak się wydaje, że ja jestem bardzo spokojnym człowiekiem, ale ja ogólnie jestem dynamiczny. Lubię, kiedy coś się dzieje. I to seminarium wydawało mi się no, takim domem nie do zniesienia. Że to będzie dyscyplina. Poza tym jeszcze ci starsi. Nas było sporo wtedy. Nas zaczynało
przeszło 60. To była oczywiście ogromna diecezja chełmińska. Mhm. Z tej diecezji wyłoniła się diecezja toruńska. Część diecezji gdańskiej przejęła w te północne regiony diecezji chełmińskiej. No i jeszcze diecezja bydgoska po części, więc to naprawdę była duża diecezja. I początek był naprawdę trudny. Tym bardziej, że miałem takich fajnych kolegów. My w czterech mieszkaliśmy w jednym pokoju. Mhm. Szafy były takie historyczne, gdzie jeszcze była przegródka na karabin, bo w czasie II wojny światowej tam była szkoła policyjna niemiecka. Więc jak ja to wszystko zobaczyłem, to naprawdę myślałem może miesiąc do Wszystkich Świętych. Jak pojadę do domu na Wszystkich Świętych, to już nie wrócę. Ale wrócił ksiądz. Każdy następny dzień to było lepiej. Każdy następny dzień. Potem pojawili się starsi koledzy. To dla mnie też takim marzeniem było. Patrzyłem na diakonów. Dla mnie to byli duchowni, już tacy doświadczeni. I sobie myślałem, czy ja kiedyś też będę diakonem. Potem, kiedy przyjeżdżali księża młodzi do seminarium, to dla mnie też było, czy to jest w ogóle możliwe, żebym ja dotrwał. I tak rok po roku to moje powołanie się potwierdzało. I było coraz bardziej takie, no, gdzieś tam w sercu zakorzenione. Czyli co, ta największa walka była przed pójściem? Przed i na początku. I na początku. Potem, po czwartym roku, o ile dobrze pamiętam, też przyszło takie zwątpienie. Ja zacząłem się bardzo bać. Ja myślę, że to są podszepty złego ducha. Zacząłem się bardzo bać wielu rzeczy, celibatu, nie wiem, czy w ogóle to jest dla mnie, czy ja sobie z tym wszystkim poradzę. Bałem się kontaktu z ludźmi, pójścia na katechezę, rozmowy z młodzieżą, czy ja znajdę język z młodzieżą wspólny. Już wtedy miałem takie niepokoje. Gdzie to bardzo mała różnica wieku przecież. Bardzo mała różnica i inny czas trochę. Wówczas mówiono, że te zmiany mentalnościowe następują co pokolenie, a pokolenie definiowano według Biblii, tam co 20-25 lat. A w tej chwili te zmiany następują tak szybko. Ile? 5 lat? Niektórzy mówią, że 3 nawet. Nawet. I to już jest zupełnie inne pokolenie, które nieco inaczej wartościuje, inaczej patrzy na rzeczywistość, ma inne ideały i inne marzenia. Więc ja już wówczas się bałem. Ale to był czwarty rok i pamiętam, że wówczas pomógł mi bardzo już świętej pamięci ksiądz profesor Pasierb. Bo ja do niego poszedłem i mu o tym wszystkim opowiedziałem. Jakoś budził moje zaufanie. I on tak spokojnie ze mną rozmawiał, wiele rzeczy mi wyjaśniał i mówi, wiesz, ty musisz podjąć decyzję. On mówił tak spokojnie. Mówi, wiesz, musisz podjąć decyzję. Jeszcze poprawił te swoje okulary, takie miał wówczas, nie były aż tak często spotykane. Mówi, to trzeba się zdecydować. I albo idziesz do przodu i zamykasz ten rozdział, albo mówi, to jest ostatni moment, żebyś poszedł, założysz rodzinę, mąż miał dzieci, prawdopodobnie. I będziesz normalnie też, przecież można być wspaniałym i dobrym człowiekiem. Oczywiście. I to takie jasne, on mnie nie namawiał, żebym ja został. On powiedział, musisz dokonać wyboru. Ja sobie pomyślałem, 4 lata tutaj jestem i znowu wybór. I znowu muszę dokonać wyboru. Ale to jasne postawienie sprawy było dla mnie niezwykle ważne. Ja to przemodliłem, przemyślałem i podjąłem decyzję. I to był właściwie koniec takich wątpliwości. Pojawiały się różne kryzysy, ale wątpliwości nigdy nie miałem i potem, kiedy przyjąłem święcenia kapłańskie, właściwie zawsze byłem przekonany, że to jest moja droga, choć różnie bywało. I jak te 2 lata w parafii w Kościerzynie, była ta młodzież czy nie? W Świętej Trójce, w parafii Świętej Trójcy w Kościerzynie. Kilka dni temu spotkałem mojego proboszcza, już teraz jest seniorem, księdza prałata Mariana Szczepińskiego. I muszę powiedzieć, że tak się ucieszyłem z tego spotkania. A przecież kiedy ja byłem neopresbiterem, on był takim doświadczonym księdzem, wymagającym, ale szlachetnym bardzo. To ja też czasem go traktowałem jako takiego surowego przełożonego. A dzisiaj, kiedy się spotykamy, ja z taką radością się z nim spotykam. To był naprawdę dobry czas.
To była parafia, gdzie było kilku wikarych. Zasadniczo trzech. Zdarzało się, że jeszcze był ksiądz senior, więc to była wspólnota już kapłańska. Ale tych zadań kapłańskich było tak dużo, to była parafia potężna. Było tak i Kaszuby. Było tak dużo, że ja czasem wieczorem wracając do domu, naprawdę byłem tak zmęczony, że to już, ja już nawet nie miałem siły brewiarza otworzyć, żeby się pomodlić. A jak zaczynałem się modlić, to zasypiałem i sobie myślałem, jej, jak ja to wytrzymam. Ale myślę, że to też było niezwykle ważne. Tam byli zawsze ludzie, którzy chcieli pojednać się z Panem Bogiem. Były zawsze kolejki do konfesjonału. Tam właściwie przychodzili nieustannie ludzie, którzy prosili o mszę świętą. Trzeba było listy robić, bo nie było takiej możliwości. Młodzież była też, ale ta młodzież też była różna. Ja uczyłem w liceum i pamiętam do dzisiaj, że miałem takich uczniów i takie uczennice, że były wzorcowe, były naprawdę wspaniałe. I właśnie one by mogły katechezę prowadzić. I nieraz tak eksperymentowaliśmy i oni przygotowywali tematy i prowadzili tematy, szczególnie dotyczące życia małżeńskiego. Ktoś może powiedzieć, że to był nieudany eksperyment, ale mi się wydaje, że był bardzo udany. Oni się bardzo solidnie do tego przygotowywali, ale miałem też takich uczniów, głównie uczniów, nie wiem dlaczego, ale też miałem pewnie uczennice takie. Pamiętam ich do tej pory. Potrafili trochę napsuć krwi. Ale dzisiaj ich wspominam też dobrze, bo to był taki okres pewnie dla nich buntu, a kiedy z czasem próbowałem się przyjrzeć temu bliżej, to okazywało się, że oni mają też swoje problemy. I te problemy często rzutowały na wszystko, na ich zachowanie w szkole. I też na ten bunt. Ja tak uczulam często katechetów, bo ja byłam, jak ksiądz biskup tak wtrąca tego osoby, że ja byłam tym dzieckiem, co to każdy katecheta marzy, żeby się wypisało z religii. Więc a że byłam związana wtedy z okultyzmem, no to też no to tak, było odbicie, to prawda? Było odbicie oczywiście. Tego, ale to taki wkręcik mały. Ja pamiętam, jeszcze tylko dopowiem, miałem taką sytuację, że przyszła do mnie uczennica i mówi, przysiędzę ja się, a już miała 18 lat, była klasa maturalna. I ja się chcę wypisać z religii, z katechezy, z lekcji religii. Że wtedy często mówiliśmy katecheza, wydawało się to naturalne. Ja się chcę wypisać i ja jestem świadkiem Jehowy. Ja mówię, no wiesz, masz 18 lat, masz prawo. No i ona się wypisała, przestała przychodzić. Chyba po 2 tygodniach przychodzi jej tata i mówi, proszę księdza, dlaczego ksiądz mnie nie zawiadomił? Ja mówię, no ja myślałem, że ona to uzgodniła z państwem. Nie, ona będzie chodziła na katechezę. Mi się jej nawet żal zrobiło, bo pomyślałem sobie, czy to jest, że to nie jest najlepsza metoda. No nie. I ona przychodziła. Ale ja ją zaprosiłem na rozmowę i jej wytłumaczyłem, że ja ją rozumiem, że jej jest ciężko, ale mówię, widzisz, musimy jakoś sobie z tym poradzić. Ty chcesz dobrze żyć z rodzicami. A my musimy razem tu być. Okazało się, że ona już po 3 miesiącach nie była tym świadkiem. To też był bunt. Ona chciała coś pokazać, zamanifestować swoją odrębność. Poza tym też trzeba przyznać, że świadkowie Jehowy, jeżeli ktoś super nie zna Pisma Świętego, nie czyta na co dzień, są w stanie pokazać, że oni są bardziej wierzący. Bo ja też się dałam na to złapać. No i oni też swojego czasu i oni pięknie potrafią, pięknie, nie wiem czy to dobre słowo, ale skutecznie, o tak. Skutecznie potrafią na początku zbombardować miłością, akceptacją, a młodzi ludzie są tego spragnieni. Zresztą każdy jest tego spragniony. A dzisiaj, już dzisiejsze młode pokolenie tym bardziej. Ale wracając do życia księdza biskupa. Duszpasterz żeńskiego domu akademickiego Kul na Poczekajce. Jako młody ksiądz, jak sobie ksiądz radził z... Już nie byłem takim młody. Młody, jeszcze młody. Jak tutaj dobrze patrzę, to 2002 rok, to jeszcze młody mężczyzna. Jak sobie z taką ilością kobiet radził? To głównie siostry zakonne sobie radziły, dlatego że
dyrektorką, jak i takimi opiekunkami tego domu akademickiego były siostry zakonne, urszulanki szare. One prowadziły to duszpasterstwo, a ja jako ksiądz byłem potrzebny do takich zadań stricte pastoralnych, kapłańskich. Czyli ja miałem dyżur w konfesjonale, sprawowałem mszę świętą, ale zasadniczo większość takiej troski o te dziewczęta i dyscypliny to utrzymywały siostry zakonne. Ja bym sobie chyba nie poradził. Ale to co, było tak przy okazji tych studiów na Tak, to było przy okazji studiów. Ja wówczas studiowałem, przygotowywałem doktorat. I taka była umowa z siostrami. My po prostu pomagaliśmy w duszpasterstwie akademickim, ponieważ za całe duszpasterstwo akademickie na Kulu są odpowiedzialni ojcowie jezuici. Ale ich było dwóch, trzech, więc oni nie byli w stanie swoją opieką objąć wszystkich domów akademickich, a taka była ambicja katolicki Uniwersytet Lubelski. Więc to słowo katolicki zobowiązywało i zobowiązuje. Więc każdy dom miał swojego duszpasterza. Ja mieszkałem jeszcze z jednym kolegą, nas było dwóch. Ale też wspominam to dobrze, dlatego że my mieszkaliśmy na pierwszym piętrze, to było najniższe piętro i chyba najbardziej takie, nie chcę powiedzieć ekskluzywne, bo to nie wypada, w akademiku nie ma ekskluzywnych miejsc, ale takie najbardziej spokojne. Tam były już dziewczęta, panie, które przygotowywały też prace magisterskie. To był ostatni rok. Więc tam było spokojnie, sympatycznie. Obok nas mieszkała siostra, dyrektor tego domu akademickiego. To było spokojnie? Bardzo spokojnie. Tam omijały wszystkie hałasy, zawieruchy, to omijały to miejsce, bo to było takie miejsce, gdzie no, pewnie dziewczęta też nie bardzo chciały tam mieszkać, więc przychodziły te, które pisały pracę magisterską. I tak przeszliśmy grzecznie od powołania poprzez bycie wikarym na te studia. Po studiach sekretarz i kapelan biskupa pelplińskiego Jana Bernarda Szlagi. I teraz takie chciałabym zestawienie, księże biskupie. Wikary, student na nowo. Tutaj opiekun duszpasterski tych dziewcząt. Tutaj już przy księdzu biskupie. Która z tych posług wyniosła najwięcej? A jeżeli żadna najwięcej, to z której co ksiądz biskup wyciągnął? Ja bym trochę kolejność zmienił, poprawił tę kolejność. Tak? Bo to było tak, że ja byłem najpierw wikariuszem w kościerzynie, później byłem sekretarzem. A, to myślałam, że odwrotnie. Nie, no właśnie, ta kolejność jest dosyć istotna. Byłem sekretarzem u księdza biskupa i później w studia specjalistyczne. I to za karę na studia? To, żartuję oczywiście. Trudno, tak. Ale to był, ja byłem dwa lata. Niektórzy twierdzą, że to trzeba liczyć razy dwa albo razy trzy, bo tam czas inaczej biegnie. Biskup Jan Szlaga to był biskup bardzo aktywny. Tytan pracy. Od rana do wieczora. I kapelan był ciągle obok niego. Nie jeździł samochodem, sam się nigdzie nie poruszał. No, taki typ biskupa, bardzo szlachetny i bardzo mądry człowiek, niezwykle mądry. Biblista, profesor biblistyki. A przy tym człowiek takiej dużej wrażliwości i erudyta. Zawsze mi fascynowało, że on potrafi to Słowo Boże wyciągnąć tyle różnych treści z tego Słowa Bożego i podzielić się tym z odbiorcami. Ale to dla mnie był czas pracowity. Ja nie miałem w ogóle czasu wolnego. Ja miałem kłopot, żeby pojechać do domu, odwiedzić moją mamę, bo nie było tego czasu. On też nie miał, biskup też nie miał czasu wolnego. No więc i ja nie miałem czasu wolnego. Jemu było chyba łatwiej trochę, mi było trudniej. Bo ja jako młody człowiek tego czasu wolnego potrzebowałem. Po dwóch latach ksiądz biskup mnie zapytał, czy ja jeszcze może został u niego, a może bym chciał pójść na studia, czy ja bym zgodził się. No więc ja wykorzystałem ten moment i powiedziałem, oczywiście, ja bym z radością księdza biskupa został, ale jeśli jest taka możliwość, to z chęcią pójdę na studia. I było, pastoralne dalej. Teologia pastoralna. Nie było wówczas
teologa pastoralisty w Pęplinie, a ten, który był, już był starszy, zresztą potem w trakcie moich studiów umarł. Więc poszedłem na teologię pastoralną. Też wspominam te studia bardzo dobrze. To naprawdę był ciekawy okres w moim życiu. A później wykłady, jako wykładowca? Jak się ksiądz biskup czuł jako naukowiec? No i czuję cały czas, bo z tego się nie wyrasta przecież. Czułem się chyba dobrze i byłem spełniony w tym. Natomiast wydaje mi się, że praca naukowa jest bardzo wymagająca. Bardzo wymagająca. Zresztą chyba jak wszystko, to trzeba zaangażować się całemu, żeby to dobrze wykonywać. Każde zajęcie. Natomiast miałem taki komfort, że ja sobie wybierałem czas, kiedy będę pracował. Bo oczywiście wykłady to na uczelniach wyższych, wykłady dydaktyczne to jest mały zakres obowiązku. Oprócz tego samodzielne badania, pisanie artykułów, ale to się łączy z tym, że ja sobie wybierałem czas, kiedy ja będę pracował, kiedy pójdę do biblioteki, kiedy usiądę, będę pisał artykuł, a nawet ja się umawiałem z poszczególnymi studentami, jeśli chodziło o prowadzenie prac na początku magisterskich, a potem doktorskich. Duża wolność i taka swoboda, komfort. W momencie, kiedy zostałem biskupem, znowu ten komfort się absolutnie właśnie zburzył. Chciałam właśnie o to zapytać, czy tutaj komfort jest już super. Nie, to jest super. I 42 lata, młody ksiądz. Nie sądzę, żeby się tego ksiądz biskup spodziewał. Nie spodziewałem się. I tutaj nagle telefon z nuncjatury. No i co? I przepadło. Ja chciałem odmówić. Ja tak sobie myślałem, że to jest dobry moment, żeby... Że młody jestem, że... Ale dwie rzeczy mnie przed tym zbraniały, a poza tym nuncjusz tak poprowadził tą rozmowę, że ja już nie zdążyłem się wypowiedzieć za bardzo. Po pierwsze, no miałem świadomość, że ja przyjdę do Pęplina jako biskup pomocniczy, czyli będę do pomocy biskupowi Szlace. I to mnie wzmacniało, ponieważ miałbym oparcie w biskupie Szlace. A miałem do niego ogromne zaufanie, byłem jego sekretarzem i myślę, że on też do mnie miał zaufanie. I sobie tak myślałem, sporo się nauczę jeszcze przy biskupie Szlace. On mnie nauczy wszystkiego, on mnie wprowadzi w bycie biskupem. Ja nawet sobie nie zdawałem sprawy, jakie to będą obowiązki dla mnie i ile będzie pracy i co ja będę musiał robić. A już jak dzisiaj pomyślę o tym, co się dzieje, to ja absolutnie nie miałem wyobrażenia o tym. To był pierwszy argument za, że jednak trzeba się zgodzić. Służba, trochę takie wzniosłe słowa, ale ważne. Dla mnie wówczas też były ważne. Służba, odpowiedzialność, pomoc biskupowi Szlace. A drugi taki argument, taki już bardziej ludzki, to pomyślałem sobie, jeżeli taka propozycja się pojawia, ktoś jednak rozeznał to, ktoś podjął taką decyzję, wierzy w to, że za tym stoi autorytet Kościoła i Duch Święty. I teraz powiedzieć nie, to mógłbym powiedzieć nie tylko wtedy, kiedy miałbym jakieś kanoniczne, takie poważne, byłbym przekonany, że ja tylko mogę zaszkodzić Kościołowi. No to ja bym zrezygnował. Ale jeżeli to ma być tylko argument komfortu i mojego lepszego życia, no to mnie absolutnie nie przekonywało. No byłby to argument, ja myślę, że miałbym wyrzuty sumienia. I tu nie chodzi o to, że biskup, bo ktoś sobie tak... To nie jest kokieteria. Ja rozumiem, że to nie jest kokieteria. I kiedyś jeszcze o biskupstwie to myślano o biskup, no to dzieci będą witały tymi... W strojach ludowych z kwiatkami. Tak, i chlebkiem, i ucałujemy, i solą. I będą chwaliły, jak to ekscelencja. Ja już miałem świadomość, że to jest tylko taki mały fragment. Ponieważ byłem kapelanem księdza biskupa Szlagi i widziałem, byłem świadkiem różnych sytuacji i wiedziałem, ile problemów spada na biskupa, biskup musi je rozwiązywać, bo nikt innych nie rozwiąże.
I wówczas podjąłem tą decyzję, a potem już było tylko trzęsienie ziemi. Bo umarł biskup Szlaga. Ile? 4 dni po święceniach? 3 dni? No, to było tak króciutko. On zachorował, tak. Zachorował w dniu moich święceń. Ale to mówię, to tak jak patrzyłam w kalendarzu, to tam było parę dni dokładnie różnicy. A to, no, kiedy patrzymy w kalendarz. Mhm. Natomiast, no ja byłem świadkiem tych wydarzeń, mhm. przynajmniej ja w tym uczestniczyłem. Mhm. Rano, sobota to była również, święcenia biskupie mają być. Biskup Szlaga jest konsekratorem. Mhm. Ma wygłosić homilię na moich święceniach. Przyjeżdżają zaproszeni biskupi i dzwoni do mnie ceremoniarz katedralny i mówi, proszę księdza biskupa, biskup taki podenerwowany, biskupa Szlagi nie będzie na święceniach. Dlaczego nie będzie? Bardzo źle się czuje, jest chory, nie może przyjść na święcenia. Ja mówię, no to nie będzie święceń. Tak sobie to mhm. wyobraziłem. Nie, biskup Szlaga mówi, że święcenia mają być. Ja mówię, no ale kto udzieli tych święceń? No i wówczas ja już przestraszony tą sytuacją, zupełnie zagubiony, sobie myślę, pewnie znak od Pana Boga, koniec. Nie, mhm. historia zamknięta. Tak miało być. Poszedłem podzielić się z tą wiadomością z biskupami, którzy przyjechali. No i mówię, no, wtedy był metropolitą arcybiskup Głódź, bo to Gdańsk. I ja mu mówię, chyba trzeba odłożyć święcenia. A arcybiskup, taki twardy człowiek, mówi do mnie, mówi, jak odłożyć? Absolutnie, jest pismo, trzeba przyjąć święcenia. Mówi, to kto inny udzieli? Każdy mówi, tu może udzielić. No bo tak jest napisane w bulli, że od jakiegokolwiek biskupa w łączności ze stolicą apostolską w jakimkolwiek miejscu i w jakimkolwiek czasie. No więc ja wówczas bezradny mówię, to poproszę księdza arcybiskupa, żeby był tym konsekratorem moim. On mówi, ja nigdy nie konsekrowałem, ale jak mi będą pokazywali wszystko i co ja mam robić, to tak. Ale homilii nie powiem, bo to było 10 minut przed święceniami. No i przyszedł z pomocą prymas senior Muszyński, który mi pomógł i ja go poprosiłem. On mówi, ja mam za krótko, ja muszę się przygotować, ja muszę to napisać. Ja tak nie głoszę Słowa Bożego, tak. No ja mówię, no to co ja mam zrobić w takiej sytuacji? No i on tak po takiej krótkiej refleksji, no zrozumiał powagę, taki dramatyzm tej sytuacji. Mówi, dobrze, to ja powiem. I niektórzy twierdzą, że piękną homilię powiedział. Nawet lepszą, niż by była taka zapisana. Pewnie Duch Święty mu dyktował. To niesamowita historia, to co ksiądz biskup mówi. I to nie koniec tej historii, bo zaraz potem biskup Szlaga trafił do szpitala. I już z tego, no wracał jeszcze z tego szpitala, ale za chwilę jechał ponownie. I po 3 dniach zmarł. I konsultorzy diecezji, to jest taka grupa wybranych kapłanów, na których spoczywa odpowiedzialność, mają szczególne zadania w niektórych momentach, właśnie wtedy, kiedy biskup diecezjalny umiera również. I oni mnie wybrali administratorem po śmierci się za biskupa Szlaga. I ja nie wiem, jak to opisać, ale dla mnie to było... Właściwie ja przyjąłem 3 kalendarze. Mhm. Miałem już swój kalendarz. Kalendarz księdza biskupa Szlagi, który musiałem zorganizować. Oczywiście z diecezją miałem bardzo wielką pomoc ze strony księży. Pogrzeb. I jeszcze kalendarz biskupa pomocniczego po części, biskupa Piotra, który też się źle czuł, już miał kłopoty zdrowotne. Więc jak ja sobie z tym poradziłem, nie wiem. Pan Bóg wie. Ale Pan Bóg wie właśnie. Pan Bóg wie, nie dopuściłby do takiej sytuacji, gdyby sobie ksiądz biskup nie poradził. Jakoś. Ale był to trudny czas dla mnie. Przyspieszony kurs latania taki chyba. Przyspieszony kurs latania. A później ta druga nominacja, to już wspomnieliśmy chwilkę o tej sytuacji, ale w rozmowie z Marcinem Przeciszewskim z Sky
Powiedział ksiądz biskup, po tej nominacji tutaj do Torunia, powiedział ksiądz biskup tak: Pan Bóg lubi zaskakiwać i świadczy o tym ta dzisiejsza nominacja. Dlaczego taki tekst się pojawił u księdza biskupa? Bo ja nie spodziewałem się tej nominacji. Też nie ma w tym kokieterii. Coś tam krążyło, bo to, no jak to w środowiskach kościelnych, szczególnie księżowskim, to takie różne tam krążą opinie. Ale ja tak nie traktowałem nigdy tego poważnie, dlatego że tych opinii krąży tak wiele na różne tematy, że trzeba być ostrożnym, a nawet trzeba mieć duży dystans i trochę poczucia humoru wobec tych różnych opinii. Więc ja sobie myślałem, że nawet jeżeli miałbym zostać biskupem diecezjalnym, to nie teraz. Przyjdzie na to czas. Ja 5 lat byłem biskupem pomocniczym. Tak sobie myślałem, że jeszcze 5 lat będę tym biskupem pomocniczym, a potem zobaczymy. A tutaj nagle się okazało, że Ojciec Święty mianował mnie biskupem diecezjalnym w Toruniu. Było mi o tyle łatwiej, że część księży w diecezji toruńskiej to są moi koledzy. To jest duży plus, bo przynajmniej znam niektórych, prawda? Specyfika diecezji toruńskiej też była mi znana, no bo to była diecezja chełmińska, więc myślę, że mentalnie diecezja jest mi bliska, toruńska. Ale niemniej było to zaskoczenie. A jak to było z tą dziewczynką, która obiecała się modlić za księdza biskupa? Ja z dziećmi to miałem mnóstwo różnych przypadków. Ja nie wiem, czy to o tym... Ja mówię o tej dziewczynce ogłoszeniu nominacji. Chyba, czy to było przy ogłoszeniu nominacji, czy to było jak się ksiądz biskup... Nie, to jak się dowiedział ksiądz biskup. To się, jak ja się dowiedziałem, dlatego że ja wówczas byłem w przedszkolu. Kiedy otrzymałem wiadomość, że będzie ogłoszenie, to ja potem byłem w przedszkolu. I to było przedszkole imienia świętego Franciszka z Asyżu. I tam te dzieci zadawały mi różne pytania. Ja już nawet nie pamiętam dokładnie, co ta dziewczynka powiedziała, że się będzie modliła za mnie. Ale ja sobie przypominam, bo ja miałem dużo takich różnych zabawnych sytuacji z dziećmi. I teraz ostatnio mi się przypomniała taka sytuacja, przedziwna i bardzo zabawna, w moim odczuciu. Byłem w przedszkolu, już nie pamiętam, czy to było, no już nieważne, w której miejscowości. Taka mała dziewczynka mi się przyglądała, a ja miałem obszywki czerwone, miałem piuskę, krzyż. I ta dziewczynka tak stała i tak kilka razy od dołu do góry przyglądała mi się. I ja mówię, słuchaj, chcesz mnie o coś zapytać? Bo ja tak wyczuwałem, że ona chce coś powiedzieć. Ja chcesz coś powiedzieć, czy zapytać chcesz mnie o coś? A ona tak jeszcze raz się przyjrza i mówi, chłopak czy dziewczyna? I ja sobie myślałem, jakie logiczne pytanie. No zobaczyła sukienka, jakiś no krzyż, ale jednak ozdoba. Ozdoba. Jakieś kolorowe nakrycie głowy. Tutaj urozmaicenie takie kolorowe. Jeszcze zobaczyła pierścień i pomyślała sobie, coś się nie zgadza, a twarz? No i ja byłem tak zaskoczony tym pytaniem, a jednocześnie rozbawiony. Mi się podobało to pytanie. I ja mówię, słuchaj, zobacz, ja mam spodnie. I ja mówię, ja jestem chłopcem. Tylko mówię, taki strój mam, ale zobacz, mam spodnie. I te spodnie absolutnie ją przekonały. Ona, a spodnie. I tak sobie pomyślałem, jakie dzieci potrafią być mądre w swoich pytaniach. Bo nie kombinują. Bo jeszcze nie kombinują. I nie są w szablonach. Tak. Prawda? Takich. Tak. A jak, czy pamięta ksiądz biskup, jak mama zareagowała na jeszcze tą pierwszą nominację w ogóle, że jej syn zostanie biskupem? Mamusia troszkę na mnie nakrzyczała. Jak to? Tak to, że ja mojej mamie nie powiedziałem przed ogłoszeniem o tym. Ale nie mógł ksiądz biskup przecież. No, byłem zobowiązany do milczenia, ale moja mama nie za bardzo to respektuje, ten sekret papieski. Mama nie musi zarespektować sekretu. On mnie dotyczy. A moja mama, to ty nie mogłeś mi powiedzieć wcześniej. Ja bym się pomodliła, ja bym cię wsparła, a ja się dowiaduję z Radia Watykańskiego. No i przyjęła to dobrze ogólnie, ale też z takim niepokojem trochę. Bo moja mama jest bardzo rozsądną kobietą.
praktyczną. Moja mama powiedziała, wiesz, ty chyba sobie nie polepszysz. Ja mówię, no wiem, mamusia, to w takim wymiarze ziemskim pewnie nie, mówię, ale to są inne zadania. No tak, ale mówi, teraz nie jest łatwo. Tak mi odpowiedziała. Taka prawda. Tak mi powiedziała. Taka prawda. I dokładnie to samo powiedziała, kiedy ja przychodziłem tutaj do Pelplina, i do Torunia z Pelplina. Powiedziała mi, wiesz, mówi, nie wiem, czy to lepiej będziesz teraz biskupem, odpowiedzialność. Mówi, raczej będziesz miał gorzej. W jej rozumieniu. Ona się martwi. Wiadomo, ona jest mamą. Ona by chciała, żeby jak najłatwiej, żeby jak najlepiej to życie się układało. Natomiast ja mam ogromne wsparcie w mojej rodzinie, w mamie, w moim bracie, bratowej. Naprawdę jestem za to niezmiernie wdzięczny. A czy mama dalej łowi ryby dla księdza biskupa? Dla mnie już mniej, ale dla siebie łowi. Nadal łowi ryby. Ostatnio zebrała sporo grzybów. Dzwoniła do mnie kilka razy, zachwycona, że w lasach jest dużo grzybów. Ona ma swoje miejsca, gdzie jeździ na grzyby. Zebrała grzyby, zrobiła mi słoiki i trochę grzybów ususzyła. I mówi, jak teraz przyjedziesz, to ci przekażę. Już ale, mi przekazała. Ale te ryby mnie intrygują, bo ona jest w związku łowieckim, wędkarskim, czy jak to działa? Jest to polski, ja już tu nie wiem dokładnie, jak to się nazywa, ale jest coś takiego jak Polski Związek Wędkarski. I ona jest członkiem tego związku od wielu, wielu lat. Widzicie, drogie panie, można. Można. Ona opłaca takie, no ja to się nie znam na tym, ja tylko tyle, ile słyszę od mojej mamy. Opłaca składki, kupuje też takie znaczki specjalne, bo okazuje się, że Polski Związek Wędkarski ma swoje akweny wodne, ale oprócz tego można wykupić jakieś pozwolenia, na przykład łowienie na Wiśle. Moja mama ma to pozwolenie. I ona sobie jeździ nad Wisłę i łowi rybę. Ja znalazłam taki piękny wiersz, który ksiądz biskup napisał dla mamy. Tylko gdyby ja się boję... Gdyby odeszła za wcześnie, to stare dzieje, ale absolutnie prawdziwe. Ja wam załączę ten wiersz pod filmikiem, bo nie chcę go popsuć, go czytając. Przeczytacie ale sami. Całkowicie prawdziwe, tak. Bo w tych wierszach, które kiedyś pisałem, teraz nie piszę, z wielu powodów. Ale te wiersze były właśnie taką cząstką mnie przeniesioną na papier. Zdany na pojedynek oraz kartki z pamiętnika. Tak. Można jeszcze gdzieś kupić? Chyba nie można. Takie dwa tomiki. Wydaje mi się, kartki z pamiętnika to... Nie, no wydaje mi się, że chyba... A zdany na pojedynek raczej nie można już kupić. Ale co z powodu czasu ksiądz biskup odłożył tę poezję? Trochę z powodu czasu, trochę dlatego, że ja byłem nękany tą poezją. Ja wiem, że to brzmi dziwnie, ale byłem moją poezją nękany. W momencie, kiedy zostałem biskupem, każdy wyjazd do parafii, każde spotkanie w szkole, każda, no właśnie wszystko było przesączone moją poezją. Na to bym nie wpadła. No ja bym też nie wpadła, a jednak. I to było miłe na początku, ale po pewnym czasie to zaczynało mnie bardzo męczyć. Poza tym wiersz napisany jest oddany czytelnikowi. Kiedy musimy go słuchać potem, on już nie cieszy, ja bym go poprawiał. On już nie jest taki, jak powinien być. Poza tym każdy przeczyta go inaczej. Dokładnie. Więc... A kontekst jest inny. Tak. I najczęściej, moim zdaniem, dobierano te wiersze nie najlepiej. I mnie to denerwowało bardzo. I ja sobie myślę, muszę zakończyć, bo to będzie się za mną ciągnęło całe życie. Mało tego, ja zdawałem sobie sprawę, że słuchanie swoich wierszy... No jest męczące bardzo. Zresztą kiedyś ksiądz Twardowski powiedział, miał też przecież ogromne poczucie humoru, i on powiedział kiedyś, że jeśli poeta trafi do czyśćca,
to poeta w czyśćcu będzie siedział uroczyście i będą mu na okrągło czytali jego wiersze. I to będzie czyściec, ten ogień oczyszczający. Który po czyśćce, no to my spotkamy się, byście widzieli, my się spotkamy jeszcze przed wszystkimi świętymi, ale wy nas będziecie oglądać już po oktawie wszystkich świętych. Jakiś ulubiony święty? No bo do czyśćca rozumiem, że ksiądz biskup nie chce iść tylko prosto do nieba, no bo to takie nasze marzenia powinny być. Marzenie. To jakiś ulubiony święty, z którego by chciał ksiądz biskup pierwszego spotkać, oprócz Pana Jezusa oczywiście. Ja bym chciał spotkać, naprawdę bym chciał bardzo spotkać, i to nie sięgam daleko w historię, ale jest mi w tej chwili bardzo bliski ksiądz Frelichowski, błogosławiony. Mhm. Ten święty związany z diecezją toruńską, ale on się stał tak mi bliski i naprawdę w wielu sytuacjach, kiedy jest mi ciężko albo nie wiem, co zrobić, proszę go o pomoc, żeby był blisko. Poza tym młody ksiądz, a tak szlachetnie potrafił się zachować w czasach strasznych. To okres II wojny światowej. Tak, nasi widzowie znają akurat historię księdza Frelichowskiego, gdyż nagrywałyśmy z mamą Międzypokoleniówkę, taki drugi program, który mamy o księdzu Frelichowskim, cały odcinek, więc możecie wrócić do tego odcinka, może wam też podlinkuję. I naprawdę, no ja jestem zachwycony tą postacią. Mhm. Taki młody ksiądz i tak potrafił być wierny swojemu powołaniu. Mhm. I był tak blisko Pana Jezusa i to dla mnie fascynujące. Ja już, jak ksiądz biskup mówił tam o oazie i tym podobnych, to od razu mi się nasunął ksiądz Frelichowski i chciałam zapytać, tylko przeszliśmy na jakiś inny temat, o harcerstwo. Czy w ogóle kiedykolwiek ksiądz biskup był, skoro Frelichowski, bo tak mi się skojarzył, prawda, z harcerstwem. Ja byłem harcerzem, byłem zuchem i harcerzem, ale mam też taką smutną historię związaną z harcerstwem. Dla mnie smutną i wstydliwą i nie chcę do tego wracać. Dobrze. Ale już powiem, jak zacząłem, to była kokieteria. To była taka historia, że ja jako zuch pojechałem na obóz harcerski. Mhm. Odważny taki chłopak, zdecydowany. Padał deszcz, to pamiętam dobrze, ale to była wymówka. Mhm. I ja tak tęskniłem za moją mamą, że prosiłem opiekunów, żeby oni zadzwonili po moją mamę, żeby ona mnie zabrała. I nie dałem się przekonać. Mamusia przyjechała, mnie zabrała do domu. Sobie tak myślę, to wstydliwa historia, ale ja nie potrafiłem wówczas jeszcze sobie poradzić. Też potem to analizowałem, bo ja ogólnie byłem odważny bardzo jako chłopiec. Dlaczego tak tęskniłem za mamą? A myślę, że dlatego, że mój tata umarł wcześniej i ja, ta więź z moją mamą była szczególna. Podwójna. Mhm. Ona mi zastępowała i tatę, i mamę. Właściwie była całym domem moim. I tak jest do dzisiaj. Ja tylko powiem, księże biskupie, że to żaden wstyd, bo z moich pierwszych dwóch kolonii zuchowych ja pisałam do rodziców listy, jakby telefony były, to by pewnie po mnie przejechali, tak to za późno listy podeszły. Ale z jednego obozu przez chłopiec nasz organizowany uciekłam. Jeszcze z Czechosłowacji. Rodzice tam po mnie przyjechali, tak. To było z Czechosłowacji. Ale jak już mówimy tak wyszliśmy jakoś na te obozy i tym podobne. Podczas 10. Światowego Spotkania Rodzin w Rzymie w tym roku podkreślił ksiądz biskup, że urlop i wypoczynek jest każdemu potrzebny. A jak ksiądz biskup odpoczywa? Ja uwielbiam czas wolny, a mam go tak mało, ale dlatego bardzo go szanuję. Mhm. Jak tylko się nadarzy okazja, wykorzystuję czas wolny. Lubię podróżować. Lubię takie aktywne spędzanie czasu wolnego, więc ja czasem wsiadam na rower i gdzieś sobie jadę. Lubię pływać, więc lubię jakieś jezioro albo jakiś basen. Tak wyczynowo czy rekreacyjnie? Nie, wyczynowo. No, proszę na mnie popatrzeć, to wyczynowo. Bądźmy realistami. Rekreacyjnie. Ale uwielbiam wodę, uwielbiam pływanie, uwielbiam spacery, podróże również. Nie zawsze jest na to czas. A jakiś ulubiony region w Polsce, za granicą? W Polsce to morze. Ja wiem, że to dziwnie brzmi, bo ludzie raczej wolą góry. Mój brat też. Właściwie on tylko w góry jeździ. Ja wolę morze. A ja wolę morze. Też wolę ja morze. Uwielbiam morze, nawet spacery nad morzem, po prostu chodzenie nad morzem. Mnie nawet uspokaja szum morza. Uwielbiam to. Nawet jak jest zimno, prawda? Może nawet czasem lepiej, bo nie ma tylu ludzi. Prawda.
bo kiedy jest ciepło, no to nad tym morzem no, trudno się przebić. A szukać takiej plaży, która jest bardziej, no, mniej zaludniona, to trzeba pokonywać kilometry. A czy biskupowi potrzebna jest cierpliwość? Myślę, że to jest jedna z podstawowych cech. Cierpliwość. I systematyczność. Takie. Właśnie chciałam zapytać, jaka jeszcze inna cecha jest potrzebna? Myślę, że systematyczność. Cierpliwość, systematyczność, wyrozumiałość, ale też i stanowczość. Jest dużo takich sytuacji, gdzie ja muszę walczyć pomiędzy, tak trochę powiem, jak ten ksiądz proboszcz z tego filmu U Pana Boga za piecem. Ja muszę walczyć z wrodzoną taką pobłażliwością i łagodnością. Dlatego, że niekiedy trzeba bardzo jasno stawiać sprawy. Myślę tutaj o różne wymagania, o różne sprawy takie administracyjne, ekonomiczne czy dyscyplinarne. I tu trzeba być też, nie wiem, czy to dobre słowo, ale trzeba być konsekwentny. Dla dobra drugiego człowieka. Ja zawsze sobie stawiam pytanie, czy to, co ja robię, żeby nie było w tym absolutnie mnie, to znaczy, żeby nie było jakichś moich emocji złych, czy jakiejś próby czegoś udowodnienia. Ja mogę absolutnie się wycofać w każdej chwili, jeśli będę wiedział, że to przyniesie dobro drugiemu człowiekowi, diecezji również, bo to diecezja to nie jest abstrakcja. Czyli tak jak dobry tato, ludzie, który dba ludzie. O dobro swoich dzieci, myślę, że tu, a nie to jest, kombinuje po swojemu. Myślę, że to jest dobre porównanie, bo ojciec też czasem ustępuje, czy nawet staje z boku, ale są takie momenty, kiedy on musi wkroczyć. I musi być surowy czasem, naprawdę, żeby... Musi być surowy. No, prosty przykład, powiecie, gdzie tam ojciec surowy, tutaj, teraz, prawda, takie czasy, że wszystkie dzieci nie skarżą. Mówimy, ale... Nie mówimy o karach cielesnych. Nie mówimy o karach cielesnych, ale zobaczcie, tutaj. Jeżeli się syn uprze, mając 3 lata, że będzie się bawił zapałkami, no to wiadomo, że surowy, mądry ojciec nie pozwoli mu na to, nawet jakby syn płakał, tupał nogami i mówił, że ojciec jest najgorszy. No to chodzi o taką też roztropność. Ale powiedział ksiądz w 2018 roku, zmieniają się czasy i jest jakby coraz więcej ludzi małej wiary zapatrzonych w ziemię. Zewnętrznie i fizycznie wyprostowanych, wysokich i pewnych siebie, natomiast duchowo słabych, a przez to mało wytrwałych, z trudem pokonujących przeciwności. Więc chciałam zapytać, jaki jest w tym kontekście też księdza biskupa sposób własny na to, żeby własnej wiary nie stracić, tej własnej w sobie? Ja Panu Bogu dziękuję, że ta wiara, którą ja mam, ona jest darem i jest jakoś dosyć mocno we mnie zakorzeniona, bo ja przeżywam różne problemy i kryzysy, ale to nie są kryzysy wiary. Dla mnie to, że Bóg jest, to jest oczywiste, to jest pewnik. To dla mnie to nie jest kwestia wiary, to jest pewność. Ja mam taką wewnętrzną pewność. Ja mogę się zastanawiać, czy ten kościół, w którym ja jestem, czy on jest taki wymarzony. Pewnie nie, bo ma też tą warstwę ziemską. Więc trzeba wiele rzeczy zmieniać i on też podlega zmianie. Natomiast nigdy takiej wiary nie traciłem, ale ja jestem pełen współczucia, bo to jest tekst, który mówi o takim moim współczuciu i zrozumieniu dla wielu ludzi. Ja naprawdę spotykam mnóstwo ludzi wspaniałych, na pierwszy rzut oka właśnie wyprostowanych, eleganckich, ludzi sukcesu. I to w różnych materiach. Pięknie mówiących o różnych sprawach. I zdarza się, że niektórzy się zbliżą. I nagle się okazuje, że ci ludzie mają naprawdę ogromne problemy. Oni są poranieni, ale nie tylko emocjonalnie, bo oni sobie radzą z tym, ale duchowo. Oni mają ogromne problemy duchowe. I dla mnie to było też zdumiewające, jak pozory mogą mylić. Bo nieraz my naprawdę oceniamy po pozorach i patrzymy, ktoś jest agresywny i my sobie myślimy, co za podły i straszny człowiek. A on... Gdzieś tam wewnątrz jest poraniony. Ja nie usprawiedliwiam takich zachowań. Ale jest podstawa, prawda? A ja nie usprawiedliwiam tych zachowań. Tylko potem nagle się okazuje, że on sobie nie radzi ze swoimi emocjami, ze swoim życiem, że on ma historię życia taką, że no naprawdę by można kilku obdarować i nie wiem, czy sobie by poradzili, a on sam sobie musi z tym radzić.
Tutaj akurat od razu mi się przypomina księdza biskupa zawołanie. Stawszy się wszystkim dla wszystkich z listu do Koryntian. To trochę tak chyba w waszej posłudze trzeba być. I dla tego poranionego, tym, który zobaczy te rany i przyniesie to uzdrowienie Jezusowe. I dla tego twardego takiego, który rzeczywiście się trzyma, być tym, który po prostu zaopiekuje się tą owcą, która jest zdrowa i fajna. To jest ideał. Mhm. Tak, do tego dążymy. I to myślę, dlatego to ksiądz biskup wybrał takie zawołanie? Ono mnie zawsze fascynowało i było mi bliskie. Tam jest dalsza część. No bo być wszystkim dla wszystkich, tak naprawdę to tylko Chrystus jest wszystkim dla wszystkich. My nie jesteśmy w stanie. Ale święty Paweł, kiedy to powiedział, to dopisał. Być wszystkim dla wszystkich, żeby uratować chociaż niektórych, albo nawet jednego moglibyśmy to rozwinąć, prawda? Ale czy jeżeli ksiądz biskup tak chce, bo to jest ideał, tak, do którego w zasadzie każdy z nas powinien dążyć, ale często zdarza się, że jeżeli ktoś dąży do tego ideału, to nagle łapie się na tym, że ja chcę być wszystkim dla wszystkich, ale nie ma tego chociażby jednego, który by dla mnie chciał być taki. Ma ksiądz biskup kogoś takiego, komu może się wypłakać, kto jest takim przyjacielem, bo każdemu jest taki człowiek potrzebny. Oprócz mamy. Tak. Mama jest ważna. Mama jest ważna. Mam. Nie jest... Zastanowiłem się, bo musiałem przejść do kategorii przyjaźni, bo tak myślę, że to trzeba w kategoriach przyjaźni. Jeśli ktoś jest przyjacielem, to można mu o wszystkim powiedzieć. Mam. To nie jest jakaś wielka grupa. Ja nie mam zbyt wielu takich osób, którym... do których miałbym całkowite zaufanie i mógłbym mimo wszystkim powiedzieć. Ale jak jest chociaż garstka, to bardzo ważne. Jest garstka i w takich sprawach ludzkich mogę im o wszystkim powiedzieć. Pewnie nie byliby w stanie mnie zrozumieć, jeśli chodzi o sprawy kościelne, diecezjalne, bo to jest specyfika. Ale też mam takie osoby, z którymi mogę o tym porozmawiać, a przynajmniej podzielić się swoimi troskami. Ja się uśmiecham już zupełnie na koniec. Powiem, że to, że jestem u księdza biskupa dopiero w trzecim roku tego programu, to jest zadziwiające, że nam się nie udało wcześniej spotkać, bo od chyba drugiego odcinka nadchodziły prośby o to, żeby księdza biskupa zaprosić, tylko zawsze ten Toruń jakoś był dla mnie trudny, żeby gdzieś dojechać. Takie ładne miasto, tak. Też ksiądz biskup zajmuje się, bo to od świeckich głównie osób, a ksiądz biskup w tej swojej pracy naukowej koncentrował się na uczestnictwie katolików świeckich w życiu Kościoła. Tak, tak. Domyślam się, że skoro miałam tyle próśb, to gdzieś księdzu biskupowi się udaje. Ale jak to w praktyce ksiądz biskup wprowadza? Tak już w dwóch zdaniach. Ja nie wprowadzam tego jakiś w sposób metodyczny. Po prostu taki jest Kościół i ja nie znam innego Kościoła. W Kościele są duchowni, wykonują swoje zadania, są świeccy. Ja lubię świeckich. To chyba jest naturalne. Lubię z nimi się spotykać, lubię z nimi rozmawiać. Duchownych też bardzo lubię. Nie jestem antyklerykałem, no bo to różnie może być. Nie jestem antyklerykałem. Nawet uważam, że są takie sytuacje, gdzie no ja potrzebuję jednak księdza obok siebie, duchownego, i biskupa potrzebuję obok siebie. I bardzo zależy na dobrych relacjach z biskupami. Ja wiem, że ze wszystkimi to jest niemożliwe, no bo nawet czasu nam nie starczy. Ale bardzo mi zależy, żeby mieć też przyjaciół biskupów. No bo my musimy ze sobą rozmawiać, musimy się dzielić różnymi rzeczami. Księża też bardzo dobrze, że są obok, można z nimi rozmawiać. Ale świece, rodziny. Ja tak naprawdę to się buduje, kiedy spotykam się z rodzinami, a czasem jestem załamany. Bo mam też takich przyjaciół, bo tu mówię to z całą odpowiedzialnością, akurat to są przyjaciele. Małżeństwo się rozpadło. Ile ja musiałem nasłuchać się tych historii, do tej pory słucham i próbuję to jakoś tam skleić, już pewnie się nie da, bo tu nie ma czego kleić, tak. To już Pan Bóg tylko może, jeżeli miałby coś naprawiać. Ale też to jest taki dramat i dla mnie oczy się otwierają od jakiejś wielkiej miłości, takiego związku, który mógłby zewnętrznie znowu uchodzić za modelowy. Nagle okazuje się, że tam właśnie nic nie było prawie. A nawet takie rzeczy, których się trzeba wstydzić. I które absolutnie nie mieszczą się w jakichś takich normalnych relacjach.
I to też mi pokazuje, to mnie też uczy pokory. Bo nam łatwo przychodzi stanąć przy stole Słowa Bożego, przy ambonie, otworzyć Pismo Święte, a nie daj Boże jeszcze jakąś książkę, albo i zaczynamy. I wszystko jest proste. Nauczanie kościelne jest jednoznaczne. Natomiast życie ludzkie bywa bardzo skomplikowane i trzeba, wydaje mi się, też takiej wrażliwości i trzeba dostrzegać te sprawy. Tu nie chodzi o to, żebym znowu dobrze został zrozumiany, że ja jestem relatywistą i uważam, że trzeba nauczanie kościelne naginać. Nie, ale ja tych ludzi widzę, ja ich problemy widzę i uważam, że to jest też nasze zadanie. Dobry pasterz powinien widzieć każdy z tych problemów oddzielnie tego człowieka. Pochylić się, rozmawiać z nimi, próbować w tą sytuację konkretną wejść ze Słowem Boga. To tak na koniec mam pytanie, już naprawdę na koniec. Tak jakoś się ostatnio poukładało, że i to też wy podjęliście, za co bardzo dziękuję, że jeżeli ma ksiądz biskup jakąś intencję na koniec, na ten miesiąc najbliższy od naszej emisji do następnego odcinka, żeby poprosić naszych widzów o modlitwę, to możemy ją podać. Ja mam dużo intencji. Pewnie nie wszystkie można tak tutaj podawać. Może nie wszystkie zrzucić widzom, ale tak, może jakąś nie wszystkie taką zrzucić, jedną... ale mam taką jedną intencję, która jest dla mnie niezwykle ważna, bo patrzę na przyszłość, próbuję spojrzeć w przyszłość diecezji i widzę dużo problemów związanych właśnie z powołaniami kapłańskimi. I bardzo was proszę o modlitwę w intencji powołań. Dobrych, świętych. Ja nie proszę o liczne powołania. Ja jestem świadomy tego, że to już te czasy pewnie nie wrócą, gdzie nas było 60. Ale ja proszę o to, żeby ci księża byli, żeby te powołania były. Żeby zawsze do święceń dochodziło kilku kapłanów. Tak, aby parafie miały swoich duszpasterzy. A może jeszcze, jak Pan Bóg pozwoli, żebyśmy mogli podzielić się z kościołem misyjnym. I o to bardzo proszę. Bo jestem świadomy, że za 5-10 lat będziemy w trudnej sytuacji. To ja bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję. Wam dziękuję za to, że jesteście z nami. Do zobaczenia za miesiąc. Księdzu biskupowi bardzo, bardzo dziękuję za tę uroczą rozmowę. Dziękuję. Bóg zapłać. Z Panem Bogiem.